Tym bardziej, gdy walczymy z Winterholdem. Szkoda, że nie możemy się wycofać z tej wojny, bo bardzo chętnie bym to teraz zrobił. Oczywiście, że będziesz honorował swoje... całą tą sytuację, ale nie masz zbyt wiele wojska, by nam pomóc. Miejmy nadzieję, że pojawi się jakaś banda wojowników, którzy bardzo chętnie dołączą do nas. Dojdą oni do Amolu dnia 13, tak? Ja niestety zbyt długo już oblegam, żeby móc sobie to odpuścić. No niestety, ale Dagur nie jest już naszym mistrzem szpiegów, bo zmarł z powodu choroby. Naszym najlepszym mistrzem szpiegów będzie teraz nasza królowa. Studiujmy więc trochę technologii, tym razem w Morrowind. Zobaczmy, czy wyszpiegujemy coś ciekawego u mrocznych elfów. No proszę, wszystkie te tereny trafiły do Hjaalmarchu. Tym bardziej się dziwię, bo tutaj rządziła rebelia, tutaj byli bandyci. Bandyci to wszystko zdobyli i nagle przeszło w ich ręce. No cóż, w każdym razie lider Wiśniaków został tyranem na swoim forchloście, na tej małej swojej ziemi. Pytanie tylko jak długo. Przeciwnik nie ma tutaj chyba aż tak dużo wojska z tego co widzę, bo wysyła na mnie naprawdę małe liczby żołnierzy. Ale to pewnie tylko chwilowo. Niedługo pewnie wyruszy ich więcej. Cóż, dziecko to nie ma. Ktoś, kto by je uczył, teraz niech to będzie. Zobaczmy, mamy tutaj Teanę, która będzie mogła go nauczyć bycia dobrym dyplomatą. I tego właśnie będziemy dla niego chcieli. W końcu dzierżą imię Eliś. Więc tak jak jego dziadek, będzie całkiem niezłym dyplomatą. Zastanawiam się, jak przeprowadzić walkę na tych terenach, bo niestety, ale nie będzie ona wyglądała zbyt dobrze dla nas. Na całe szczęście przeciwnik nie wysyła nam tutaj zbyt dużych liczb wojska. Musimy zdobyć jak najwięcej. Pytanie, jak długo będziemy zdobywać te ziemię? Miejmy nadzieję, że szybciej niż poprzednie. Proszę, przeciwnik ruszył na Mistwatch. No niestety nie uciekniemy mu, ale mamy bardzo dobrych dowódców bocznych i słabszego na środku, ale to nie będzie problemem. Poczekajmy więc. Miejmy nadzieję, że nasze drobne wojska będą w stanie stawić mu czoła. Doszło do starcia między jednymi i drugimi żołnierzami i nasze wojska są trochę w tyle. Musimy zgodzić się na plan morderstwa. Niestety nasze wojska przegrały batalię, więc można powiedzieć, że przegraliśmy obydwie wojny, chyba że coś bardzo szybko zrobimy. Udało nam się pozbyć Hefnira Flamehair, więc... nasz Jarl Sifkir chce teraz rządzić. Dlatego też musimy coś zrobić, by skończył on swój lot, dlatego trzeba mu coś poradzić, trzeba mu coś dać. Pytanie tylko, co mu dam? Oczywiście przestał on spiskować przeciwko nam, co jest dla nas bardzo... przyjazną sytuacją. Tym samym zerknijmy, jak się miewa sytuacja z dziedziczeniem terenu Winterholdu. Hlovgir Flamehair jest następny w kolejce do rządzenia tymi ziemiami. Miejmy nadzieję, że uda nam się porwać tego lorda, bo bez tego będzie nam bardzo ciężko. Gdyby tylko dało się odłączyć od wojny, bardzo chętnie bym to zrobił. O dziwo mogę zdobyć Kamlorn dla naszej żony. Byłaby dosyć ciekawa sytuacja. Jedyne co teraz mogę zrobić, to wynająć naprawdę ogromną bandę wojaków i rozbić jego armię. 120 sztuk złota, 10 na miesiąc, no trochę za dużo. 90 i wynajmujemy ich drugie tyle. Dlatego poczekamy chwilę. Spróbujemy spotkać się obiema armiami. Spróbujemy spotkać się obiema armiami i pokonać ją w boju ponownie. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Niestety, ale nasz syn już się trochę postarzał i stracił trochę umiejętności walki. Tymczasem doszło tutaj do starcia między wojskami naszymi a naszego wroga. Nasze morale spadają bardzo szybko, ale jak również nasza liczebność wroga. No, udaje nam się trochę przybić naszego wroga, ale ostatecznie on zwycięża. Ostatecznie on zwycięża. Nie wiem, co się stało po prostu. Nie wiem, co się stało. Znowu mamy tutaj niebezpieczne frakcje. Samym odwołajmy tych żołnierzy. Musimy wygrać chociaż to jedno starcie, jedną wojnę, bo wiem, że tą drugą musimy pozwolić mu wygrać. Podbiję to swoje serce. Dodamy mu po prostu serce i na tym się to skończy, bo nie chcemy tego ciągnąć dalej. I tak nie potrzebujemy tych ziem tutaj. Są dla nas nic nie warte. Więc oddaliśmy mu jedną z naszych ziem. Tak prosto. A nasz przyjaciel Montiarko postanowił się poddać, więc jednym słowem zniweczył wszelkie nasze plany w obecnej sytuacji. Czego mu raczej nie zapomnimy. Tym samym Jarl Odar jest trochę na nas zdenerwowany. Mamy nadzieję, że niedługo mu to przejdzie i spróbujmy, jednak nie spróbujemy, bo on się na to nie zgodzi. Nie zgodzi się na zakończenie swojego spisku. Dlatego ta sytuacja jest dla nas najbardziej patowa, bo w nie swoich wojnach straciliśmy bardzo dużo żołnierzy i bardzo dużo złota. W naszym królestwie pojawiają się cały czas frakcje. Jednym z nich jest nasz Steward, książę Odar z Wolnych Marchi. Są oni nastawieni negatywnie co do naszego zarządzania tymi ziemiami. Niestety, ale będziemy musieli prosić Odara, by zwinął swoją frakcję i przestał nam zagrażać, bo może się to dla nas bardzo źle skończyć. Niestety nie zgodzi się on na usunięcie się ze swojego spisku, dlatego teraz być może po wysłaniu mu prezentu się zgodzi i odpuści nam nasze rządy. No niestety, ale to jest przykre, ale wykorzystał nas. Zapłaciliśmy mu i poprosiliśmy go o zmianę nastawienia, a on co? On postanowił się zbuntować. Nasz steward, osoba, która zarządzała. Chce obniżyć on autorytet korony. Zobaczmy więc, jaki mamy w naszym królestwie autorytet korony. Mamy średni. Tutaj widać, że oni chcą go jeszcze obniżyć. Armię mamy zdezorganizowaną i tak. No niestety, ale musimy się zgodzić na to, żeby właśnie nasi wasale mogli walczyć między sobą, bo... No niestety, ale... No nie mieliśmy szans z naszym wasalem. Posiadał on zbyt dużo wojska, był zbyt potężny. Miejmy nadzieję, że chociaż Sifkir nie zrobi nic głupiego. No cóż, jako że Mabry Montier chce zabić naszą żonę, możemy postarać się przekonać Sifkira, by przestał ją wspierać. Dlatego też spróbujemy go do tego przekonać. No, a teraz książę Odar stwierdził jednak, że usunie się ze spisku. Ale niestety już po wszystkim. No i świetnie. Sifkir już nie wspiera Mabriel, więc jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Cały czas powstaje tutaj powstanie Marukati. A my, no cóż, nie mamy zbyt dużej ilości wojska. Na południu w dalszym ciągu toczą się wojny i o dziwo, Skingrad się powiększa. To jest dziwne, ale zyskali sporo ziemi. To nawet od Imperium Syrodinańskiego szejdą z rezbą właśnie w ich ziemiach. Tak samo Anvil się powiększa. Teraz składa się z paru ładnych hrabstw. Nawet królowiańskie posiadłości chyba jedno zyskały. Z tego co widzę, przeciwnik, czyli Imperium Syrodinańskie, nie prze za bardzo już na zachód i miejmy nadzieję, że ich ekspansja się tutaj skończy. A rebelie w Hjaalmarchu będą trwać dalej. Oby. Zerknijmy sobie, gdzie może wybuchnąć rebelia. I wyślijmy tutaj ludzi niedługo. Rebelia może wybuchnąć tutaj, w Hjaalmarchu, więc do Mortal wyślijmy odpowiednich ludzi, czyli naszego marszałka, Sifkira. Okazuje się, że nasz syn jest berserkerem. I zyskał też niechlubną chwałę żarłoka. Zobaczmy, jak tam jego dzieci. Pingol. Erich oczywiście. No i trzeci, który się nazywa Gryling. Chyba najmłodszy. Oczywiście ma dopiero 5 lat. I sam mamy tutaj ziemię Forel Hostu, które są samodzielne. Być może dobrym motywem byłoby zdobycie ich. To jest powstanie Marukati. Możemy wywołać tutaj wojnę i mamy tutaj właśnie dwa oddziały, które możemy wynająć. Myślę, że właśnie je wynajmiemy do tej drobnej wojny. Więc to będzie inkwizycja, ale niestety nie jesteśmy fanatykami religijnymi, więc nie możemy wypowiedzieć wojny w ten sposób. Zwiększmy nasze przychody złota poprzez zwiększenie handlu i naszego zarządzania. Zwiększmy przychody od naszych wasali i nie zostało nam już zbyt dużo punktów magicznych, więc zwiększmy tolerancję. Ale niestety nie mamy kogo. Dlatego też zwiększmy nasz urok. W końcu nie kosztuje nas to wiele. Moglibyśmy zarządzić turniej, ale mamy za mało sztuk złota, niestety. Mamy dosyć sporo klejmów, które moglibyśmy wykorzystać. Oczywiście County of Frostfire, wszystko to co jest tutaj. No i niestety już się trochę postarzyliśmy, mamy już 50 lat. Rządzimy już bardzo długo. I świetnie, naszemu wasalowi udało się wzniecić rebelię w Riften. No i proszę, mamy tutaj armię w Mortal. Bardzo dobrze. Ale na taką wielką wojnę tutaj to bym się nie pchał. Głównie z tego powodu, że Jest tutaj zbyt wielka niewiadoma. Nie wiadomo, co się stanie. Ale rzucić się na te tereny, no... Walczyłby nasz przeciwnik na dwa fronty. Miejmy nadzieję tylko, żeby nie zaatakował naszych ludzi. Nie mamy wojska. Możemy mieć 2000 żołnierzy w tej chwili, plus właśnie naszych, jakby to ująć, najemników. No więc nie widzę nic złego, by spróbować zdobyć Eversted. Tym bardziej, że jeden z naszych wasali ma co do tego miejsca roszczenia. To jest wasal z Amolu. Dlatego tego też możemy prosić. Ładnie by nam te ziemię oddali, ale oczywiście to się nie stanie, więc musimy wypowiedzieć wojnę, by nasz wasal odzyskał Eversted.